Nawet najlepszy magik czasem zaliczy wtopę. Miejsce 10. Znana ze swoich niesamowitych strojów, a w Polsce także z powodu kreskówki, japońska czarodziejka Mariko Itakura zaliczyła sporą wpadkę. W trakcie występu w 2007 Tenko została wsadzona do pudła, które miało zostać przebite 10 metalowymi mieczami. Plan był taki, by Tenko uciekła z pudła, zanim do środka zostaną włożone miecze. Tragicznie nie udało się tego zrobić na czas. Miecze połamały jej żebra, zraniły polik i cudem udało jej się wydostać, zanim jedno z ostrzy trafiło ją w oko. Trzeba przyznać, że takiej sceny w kreskówce nie było. Miejsce 9. Na początku XX wieku klasyczna sztuczka przecinania kobiety została przerwana w bardzo nieoczekiwany sposób. Widownia pokazu George'a Lalonde nie mogła spokojnie patrzeć na to, jak próbuje on poćwiartować swą pomocnicę. Jeden z gości, Henry Howard, musiał zareagować, myśląc, że ratuje biedną asystentkę z rąk szarlatana. Złapał miecz przygotowany do kolejnej sztuczki i wbił go w plecy iluzjonisty. Przewieziono go do szpitala z zapadniętymi płucami. Na szczęście udało się go wyleczyć. A to sztuczka. Miejsce 8. W czerwcu 1900 szwedzki magik Balabrega wystawił show w Brazylii. Jedna z jego sztuczek, w której udział brało 6 asystentek przebranych za ćmy, polegała na tym, by przerośnięte owady zniknęły w magicznym płomieniu. Wytworzenie płomienia wymagało specjalnego użycia gazu. Niestety, jeden z teatrów wyposażony był tylko w acetylen. Jest on łatwopalny i nieprzewidywalny. Potwierdziło się to na początku przedstawienia, gdy zbiornik wybuchł i wzniecił pożar, pochłaniając czarodzieja i jedną z asystentek. Miejsce 7. Charles Rowan, znany także jako tajemniczy Kar, był specjalistą od ucieczek pochodzącym z Afryki Południowej. W 1930 próbował wykonać niesamowicie niebezpieczną sztuczkę, w której zakuty w kaftan bezpieczeństwa leżał na drodze szybkiego samochodu. Samochód stał 180 metrów dalej i wystartował z prędkością 72 km na godzinę, co dało magikowi zaledwie 10, no max 15 sekund na ucieczkę. Jak łatwo zgadnąć, to nie wystarczyło. Rozpędzony samochód wjechał w Kara, który zginął na miejscu. Miejsce 6. W 1938 Vivian Hensley, australijski eks-dentysta, prezentował sztuczkę przed swoją rodziną. Polegała na połykaniu żyletek, które tak naprawdę spadały do jego rękawa. Niestety, jedna z nich niefortunnie spadła prosto do jego gardła, powodując dotkliwe obrażenia wewnętrzne. Mimo 2 zabiegów chirurgicznych nie udało się wyjąć ostrza, a Hensley zmarł w szpitalu 4 dni później. Miejsce 5. Jednym z bardziej niebezpiecznych trików jest ucieczka z beczki pełnej wody. Sztuczka ta została spopularyzowana przez słynnego Harry'ego Houdiniego. Nie każdy był jednak tak samo zdolny. Dla wielu magików, w tym Roydena de la Genesta, był to ostatni trik w ich karierze. W trakcie transportu beczka iluzjonisty została wgnieciona, co ograniczyło przestrzeń, jaką miał on do potrzebnych manewrów. Gdy w trakcie występu asystentki próbowały otworzyć beczkę, nie mogły znaleźć właściwego klucza i magik utonął. Zamęt, który wybuchł na scenie, szybko przerodził się w scenę z horroru. Dlatego pamiętajcie, nie próbujcie tego w domu. Miejsce 4. 23-letni magik Jeff Rayburn Hopper nie dotrwał nawet do prawdziwego występu. Pewnego lipcowego dnia 1984 roku ćwiczył trudną sztuczkę, którą miał wieczorem wystawić przed publicznością. Zakuty w łańcuchy miał być on zanurzony w jeziorze Winona w stanie Indiana. Niestety nie sprawdził on prognozy pogody. Mocny nurt rzeki porwał magika i nikt nie mógł zareagować na jego głośne okrzyki o pomoc. Niestety również utonął. Jego ciało znaleziono dopiero 4 godziny później. Miejsce 3. Na początku XX wieku najlepiej opłacanym magikiem był niemiecki sztukmistrz Zygmunt Neuberger, znany jako Wielki Lafayette.
Podczas wykonywania swego sztandarowego numeru Lwia Narzeczona w Edynburgu, podczas którego sztukmistrz niejako przemieniał się w lwa, doszło do katastrofy. Jedna ze scenicznych lamp wywołała błyskawicznie rozprzestrzeniający się pożar, w wyniku którego Lafayette oraz 10 jego współpracowników poniosło śmierć. Cały gmach teatru uległ spaleniu. W zgliszczach znaleziono dwa niemal identyczne, przypominające magika ciała. Okazało się, że jedno z nich należało do jego dublera. Miejsce drugie. Amerykański magik William Ellsworth Robinson przyjął tożsamość chińskiego czarodzieja Chung Ling Su. Robinson nigdy nie wyszedł z roli, zawsze posługując się językiem chińskim, a nawet korzystając z tłumacza podczas wywiadów. W marcu 1918 podjął on próbę złapania lecącej kuli. Niestety wykorzystywany w triku pistolet nie został prawidłowo wyczyszczony i zawierał pozostałości prochu. Ilość ta wystarczyła do wystrzelenia pocisku, który utkwił w piersi magika. Tuż przed śmiercią Robinson po raz pierwszy od wielu lat przemówił po angielsku, wołając o pomoc. Miejsce pierwsze. Bycie zakopanym żywcem stanowi jeden z najtrudniejszych trików iluzjonistycznych. Ryzyko uduszenia się jest tak znaczne, że wielu magików konstruuje trik tak, by naprawdę nie spędzić pod ziemią tak długo, jak można by przypuszczać. Niestety 24-letni magik ze Sri Lanki, Janaka Basnayake, nie był tego świadomy. Mając nadzieję na ustanowienie rekordu, Basnayake został w 2012 zakopany 3 metry pod ziemią. Minęło 7,5 godziny i magik został odkopany. Nie oddychał on już jednak z powodu braku tlenu. Podwiezieniu do szpitala stwierdzono zgon w wyniku uduszenia. Jaka jest wasza ulubiona magiczna sztuczka? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Poza tym, jeśli chcecie być na bieżąco z faktami i nie tylko, koniecznie sprawdźcie mojego Snapchata Topowa Dycha. Piona!